Krzysztof Szmagier. Złoty kielich z rubinami. Czyta Bronisław Cieślak. Część siódma. Okna wieżowca, w którym mieszkał Sławek, były ciemne, tylko w rogu po prawej stronie, na ostatnim piętrze, paliło się światło. Borewicz leżał na tapczanie, ze słuchawką w ręku. Czekał. Po chwili usłyszał ostry damski głos. Izba przyjęć słucham, rozmowa jest nagrywana. A to nawet lepiej. Chciałbym rozmawiać z panią doktor Krzepkowską. Niestety wyjechała do wypadku. Mam prośbę, proszę powtórzyć, pani doktor, ale dokładnie, zastrzegł, że dzwonił funkcjonariusz milicji obywatelskiej z Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej, magister porucznik Sławomir Borewicz, syn Kazimierza. Powiedział bardzo wyraźnie. Czy mogę liczyć, że powtórzy pani dokładnie? To bardzo ważne. Tak, proszę pana. Mogę to nawet nadać na radiotelefon na karetkę. No nie. Wystarczy, jak pani powtórzy po powrocie. Będę zobowiązany. Rozłączył się. Przez chwilę leżał, wpatrując się w sufit. Z zamyślenia wyrwał go ostry dźwięk telefonu. Podniósł słuchawkę. Odruchowo włączył magnetofon. Borewicz, słucham. Dobry wieczór, mówi Halina Malicka. Pamięta mnie pan? Oczywiście. Nie przeszkadzam? Nie, skądże? Aż usiadł z wrażenia. Chciałabym się z panem koniecznie zobaczyć. Ależ cała przyjemność po mojej stronie, powiedział, udając zadowolenie. Może jutro o dziesiątej? Wolałabym zaraz. To ważne informacje. Ja. Chciała coś powiedzieć, ale zrezygnowała. Czy mogę przyjechać do pana? Pan mieszka sam? Czekam, ale czy zdąży się ogolić? zapytał niezwykle serio. Niech pan nie żartuje. Jeśli chodzi o zabójstwa i kobiety wieczorową porą, jestem całkowicie pozbawiony poczucia humoru. Zasadniczym tonem stwierdził Sławek. Tym bardziej, że nie potrafię przewidzieć charakteru pani wizyty, ale na wszelki wypadek dodał z udaną determinacją, jednak się ogolę. W moim fachu trzeba być przygotowanym na każdą sytuację. Z zaprzeszklonych matową szybą drzwi łazienki dobiegał szum prysznica. Schłodził pan już tego szampana? Głos halinki głuszyła lejąca się woda. Szampan poprawił. Kogo co, a nie kogo czego schłodziłem. Chociaż osobiście wolę zimne piwo. Myślałam, że wy pijacie wyłącznie radziecki koniak. Oczywiście, zagryzając astrachańskim kawiorem, odkrzyknął. Szlafrok, w razie czego ma pani po lewej stronie, jest świeżo pralni. — To dyżurny dla kolejnych narzeczonych, ważne, że spralni Mówię na wszelki wypadek, bo jestem coraz bardziej zdezorientowany, co do charakteru tej wizyty. Co do charakteru, to liczę, że się pan zaraz zorientuje. Liczy pani na inteligencję gliniarza? W tym zakresie mogę zaryzykować, krzyknęła. W łazience zaległa cisza. Otworzyły się drzwi i Halina weszła do pokoju. Szlafrok trzymała w wyciągniętej ręce. Była naga. W Wiktorii nie było widać, że jest pani aż tak zgrabna, powiedział Sławek. Czy charakter? Już pan ustalił? Sławek patrzył równie rozbawiony jak zaskoczony. No to teraz zapowiedziane golenie i fru pod prysznic rozkazała. Trafisz po ciemku? zapytała, udając zaniepokojenie. Spróbuję krzyknął już z łazienki. Halinka spróbowała unieść tapczan. Wyjęła kołdrę i rozłożyła wygładzając fałdy. Przez chwilę szukała wyłącznika lampy. W wieżowcu zgasły ostatnie światła, te, które paliły się w dwóch oknach w prawym rogu budynku. Halinka Seks przeżywała gwałtownie. Dotknij mnie, krzyknęła gardłowym głosem. Co chwila zmieniała pozycję. Tak, tak, szeptała. Mocniej. Przy ostatnim chrapliwym okrzyku zsunęła się na bok, z trudem łapiąc oddech. Sławek zapalił kinkiet osłonięty abażurem. Przyjrzał się Halince bez zaangażowania. Zgaś, rozkazała. Leżeli w ciemności, milcząc. Po chwili chrapliwy oddech przeszedł w gwałtowny płacz. Borewicz poczuł się zdezorientowany. Sławek zrozumiał z trudem wypowiedziane słowa, ja się boję, boję się, Sławek. Ja chyba wiem, kto to zrobił. Wujek zginął przeze mnie, kiedyś opowiedział mi o swoich odkryciach w muzeum. Wiesz, o tych wszystkich obrazach i rysunkach, które odkrywał nieskatalogowane w magazynach pomiędzy rupieciami, a ja o tym wszystkim powiedziałam Witkowi. Latuchowi domyślił się Sławek. Tak. Parę tygodni później zabrał mnie za granicę. Pierwszy raz byłam w Paryżu. Dawno go znasz? Zaskoczony usiadł na tapczanie. Dawno. Znam go lepiej niż kto inny. I wtedy w Paryżu pokazał mi te skradzione płótna i powiedział, że i tak nic nie mogę zrobić, bo wsadzą mnie za współudział. Borewicz milczał przez chwilę, coraz bardziej zaskoczony. A wujek? Zapytał wreszcie. Domyślił się i powiedział, że nie pozwoli. Dziewczyna znowu zalała się łzami. I co? Przyszło to wezwanie na milicję. Latuch kazał mi natychmiast pojechać do Wielbarka, obejrzeć muzeum. Kiedy wróciłam, wujek już nie żył. Kontaktowałaś się potem z Latuchem? Raz. Chciałam z nim mówić. Zadzwoniłam do domu. Kazał przyjechać. Powiedział, że jeżeli powiem słówko, to zrobi ze mną to samo, co z wujkiem, i pokazał mi kielich, ale to nie była kopia, to był oryginał z wielbarka, z ławek. To jest warte kilkaset tysięcy dolarów. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Dziewczyna zamilkła, przez chwilę zastanawiała się nad odpowiedzią. Ja. Jak go kochałam, on znów wybuchła płaczem. Teraz ten Goja? Co Goja? Sławek zaczął tracić cierpliwość. Było w dzienniku telewizyjnym, dziś rano ktoś ukradł te rysunki. To na pewno on. Alina, powiedział stanowczo Sławek i złapał dziewczynę za ramiona. Teraz musisz mówić prawdę. Gdzie on jest? Nie wiem. Mów do jasnej cholery, jeśli mam ci pomóc. Nie wiem. Nie mogła opanować spazmów. Borewicz potrząsnął nią mocno. Mów, no kurwy nędzy! Wyjechał. Gdzie? Do Gdańska albo do Gdyni dziś wieczorem. Dlaczego? Dlaczego tam? On się spotyka... Mów, bo wezwę radiowóz! Zagroził. Dziewczyna podniosła na niego zapłakane oczy. Ma znajomego stewarda na promie. Zażycki mają znakomitą skrytkę rano odpływają dalej rozkazał i przestań histeryzować. no dawał mu te obrazy a sam pustym samochodem przejeżdżał przez granicę potem spotykali się w jakimś porcie i witek dalej prowadził sprawę halina sięgnęła do torebki i podała sławkowi zdjęcie borewicz spojrzał i syknął poznał latucha. Dupę kopany dyrektor. Latuch. To w tym roku na urlopie, powiedziała cicho. W tym momencie zadzwonił telefon. Borewicz ze zdziwieniem spojrzał na zegarek, ale podniósł słuchawkę. Słucham, halo, słucham. Powtórzył. Nikt się nie odezwał. Halo? spytał ponownie. Usłyszał tylko dźwięk przerwanego połączenia. Odłożył słuchawkę. Zastanowił go telefon o tej porze. Sławek, boję się, szepnęła Halinka. Mogę u ciebie zostać? Borewicz skinął głową w milczeniu, sięgnął po słuchawkę i wykręcił trzycyfrowy numer. Halina uważnie go obserwowała. Porucznik Borewicz wydział zabójstw z oficerem dyżurnym. Poprosił. Nad płytą lotniska pojawił się pierwszy blask wschodzącego słońca. Stojący obok pasa startowego śmigłowiec rozgrzewał silnik. Od strony budynku, z włączoną lampą alarmową na dachu, nadjechał radiowóz. Z hamującego samochodu, prawie w biegu, wyskoczył Borewicz. Stojący przy otwartym włazie funkcjonariusz pomógł mu wskoczyć do startującej maszyny. Śmigłowiec z miejsca nabrał wysokości. Zaraz nad budynkami. Wziął kurs na północ. Po dwóch godzinach lotu dolecieli na miejsce. Zbliżali się do przystani promowej od strony morza. Słońce stało już wysoko nad horyzontem. Sznur samochodów powoli wjeżdżał na prom. Pasażerowie wchodzili skośnymi schodami. – Radiowóz już na pana czeka. Będzie pan miał paręset metrów – poinformował go pilot. Śmigłowiec ostrym łukiem zszedł nad placem rozładunkowym i wylądowali tuż przy radiowozie. Niech pan nie włącza syreny i zgasi lampy, polecił borewicz kierowcy. Mogę zdjąć to te cuda na magnes, odparł kierowca. Po paru minutach jazdy zatrzymali się tuż przy wejściu na prom. Dwaj cywile zeszli schodami pod prąd. Zbliżyli się do radiowozu. Borewicz, nie witając się, rzucił zdawkowo. Blokada w kierunku Warszawy, niech meldują tu na radiowóz. Pamiętajcie, że na lotnisku Latuch może pojawić się w ostatniej chwili. Nie może przedostać się do Warszawy i nie zapominajcie o tym zdjęciu. Przypomniał. Wyjął fotografię. Popatrzył na nią uważnie. Przedstawiała Latucha i Halinę w skąpym kostiumie plażowym. Z zagadkowym uśmiechem podał zdjęcie oficerowi. Nie jesteśmy w stanie opóźnić promu. Jeden z mundurowych zwrócił się do Borewicza. Bornholm już zawiadomiony musicie załatwić sprawy w czasie rejsu. Powrót jutro wieczorem. Borewicz pożegnał się i w towarzystwie cywilów oraz oficera marynarki wszedł na prom. Koniec części siódmej przejdź do części ósmej.